kombinie, pracowałem raz, dwa, trzy i tak dalej. Spotkamy się dlatego, że chciałem z wami podzielić moimi doświadczeniami dotyczącymi instrumentów, które widzicie tutaj. To są instrumenty amerykańskie. Każdy instrument ma jakiś kształt, ma jakąś nazwę. Od tego zaczynamy, opowiem wam o tych instrumentach, a potem później chciałbym was nauczyć, co zagrać na tych instrumentach, tak? A jeżeli dobrze zagracie i zapewne dobrze zagracie, to później chciałbym, żebyśmy razem, tak jak kiedyś, jak byłem na Hasterzem, tak, bo też byłem, wieczorami tu graliśmy na bębnach, śpiewaliśmy. Dzisiaj gram ze sobą bardzo łatwa piosenka do śpiewania. Przemek, tak? Przemek, przeszkadzacie. No i możecie to zaśpiewać, no jak będziecie mieli właśnie spotkanie, to też pozwalam, bo nie ma żadnych problemów, dobra? Czyli my będziecie mieli jedną piosenkę do zaśpiewania po afrykańsku. Okay? Na pewno zapamiętacie. Okay. Na początku, zanim zaczniemy, to powiem wam, że instrumenty, które macie, to są instrumenty, które tak było, tak jest i to się nie zmieni. I tak dalej. To są instrumenty, które posiadają sobie energię, czyli ładują człowiek energią. Dlatego jak widzicie, jak ludzie biegają, albo jak grają ludzie na meczu, jak są zmęczeni, to tam są bębniarze i grają, śpiewają. I te bębny ładują ich i dalej mają siłę biegać albo grać, tak? Czyli jak zagracie na tych instrumentach, starajcie się być uśmiechnięci. Dlaczego to mówię? Dlatego, że jak zagracie ze smutną minę i też jak się nie staracie, to instrument wam zabiera energię. Czyli będziecie się męczyć, tak? Kiedy to się skończy w końcu, tak? Ale jak zagracie z uśmiechem, to zobaczycie, że wychodząc stąd, będziecie naładowani, nawet nie będziecie chcieli wychodzić, tak? Ale będzie ten czas, ale będziecie musieli wychodzić, tak? Tylko, że to znaczy, że mam taką prośbę, żebyśmy zagrali od początku do końca z uśmiechem. Czyli jeśli mamy uśmiech, tak? Zapomnimy o wszystkim. Czy mamy problemy, czy nie mamy problemy, czy jesteśmy szczęśliwi, czy nie. Cały czas czy mamy uśmiech. Mój cel jest taki, żebyście tylko nie zagrali na tych instrumentach, ale żebyście wychodzili stąd naładowani, uśmiechnięci i żebyście dostali to, co przygotowano. Możemy tak się mówić? Tak. Okej. Okay. Szybciutko opowiem o tych instrumentach. Nie będę wszystkie instrumenty przedstawić, dlatego że się powtarzają. Instrumenty afrykańskie pamiętacie, będziemy pamiętać po kształcie, tak? Jeżeli jeden instrument wygląda jak kaczka, nazywa się kaczka, a drugi, który wygląda jak kaczka, jak się nazywa? No kaczka, no. Wiemy prawa dla siebie. Jeszcze instrument wygląda jak kielich. Jak się nazywa? Nie, dziębę. Dziębę zawsze ma kształt jak kielich. Czyli jeżeli macie instrument, czy mamy instrument, który ma kształt jak kielich, nazywa się dziębę. To popatrzymy na nasze instrumenty. Jeżeli jest jak kielich, nazywa się dziębę. Gdzie robią dziębę? Dziębę robią w następujących krajach. Ghana, Mali, Senegal, Burkina Faso i Gwinea. W moim kraju nie robią dziębę. A dziębę, on tak brzmi. Ma kształt jak beczka. Albo jak poszyna śmieci. O. Taki instrument to jest nasz kontrabas. Tak jak wy macie kontrabas, macie tam gitary i tak dalej, a to jest nasz kontrabas. Ten instrument robią w Afryce Środkowej. Dlaczego? Bo jak zauważycie, on ma membranę ze dwóch stron. Dziemy ma tylko z jednej strony, a tu może. Tu można dalej. Naciągamy tu i tu i dlatego korpus musi być mocny, tak? Czyli to drewno, to drzewo musi być z dobrego gatunku. Taki instrument nazywa się dum-dum. Tak, dum-dum. Kultura z Afryki Środkowej. Kongo, okolice. Senegalu też robią, ale takie no. Ale Afryka Środkowa robi najlepsze dundunę, ponieważ tam mamy równik i mamy dobry gatunek drewna.
ponieważ tam często pada. Kolejny instrument to jest tykwa afrykańska, tutaj, co widzicie, to jest drewno, a to są suszone owoce. Tutaj są nitki, tworzymy takie warkociki, to jest nasza grzechotka. Tak, to jest nasza grzechotka i my kiwamy tak i tylko... I to się nazywa kabata. Tak, nie mylimy się, nazwa kiełbasa i kabata, dobra? To jest kabata. Kolejny instrument jest metalowy. Łatwo zgadnąć, skąd jest ten taki instrument, prawda? To jest puchar. No, tak jak puchar, ale jest metalowy. Gdzie mogą produkować taki instrument? Bierają. To ja wam powiem, tam gdzie nikt nie rośnie. Czyli pustynia. Znamy te kraje, Egipt, Tunezja, Marok, Algieria, Libia. Tam nie mają drewna i dlatego tworzą takie instrumenty. Czyli już wiecie, dlaczego tworzą metalowe instrumenty na świecie, czy też w Afryce. Dlatego, że jak nie mają dobre drewna, tworzą bębne z metalu. Bo nie mają drewna, nie mają skąd to wziąć. I dlatego jak pojedziecie do Egiptu, do Tunezji, do Maroku, zobaczycie, mają same takie instrumenty albo z gliny. Bo nie mają drewna. I takie instrumenty nazywają się darbuka. Powtórzmy. Darbuka.